Witam Państwa na terenie Zakładów Porcelany Ćmielów w Ćmielowie. Przedstawię kilka słów, w jaki sposób powstaje masa do formowania, do odlewania, a następnie Państwo zobaczycie wyroby i sam cykl formowania, prasowania i odlewania. Otóż taka masa, którą tam widzimy i Pan formuje, składa się z trzech podstawowych surowców, to jest skaleń, kwarc i kaoliny. I takie placki, które tu Państwo widzicie, są przygotowywane później poprzez odfiltrowywanie masy, czyli woda pozostaje, a następnie taką masę plastyczną, jak tu widzimy, przewozimy na oddział formowni do formowania na półautomatach. Zaformowany taki wyrób, jak tu Państwo widzicie, on dosycha naturalnie jeszcze na hali, następnie wędruje do kończenia z różnych nierówności, jakichś przylepów. Następnie po wykończeniu wyrobu talerz już zwożony jest na oddział piecowni do pierwszego wypału biskwitowego w temperaturze około 1000 stopni. Początki istnienia fabryki datuje się na rok 1790. Tak głosi legenda, że znany garncarz Wojtas tu na tym terenie zgromadził innych garncarzy, ludzi po fachu i stworzył taką pierwszą manufakturę, która tutaj w tym miejscu się rozwijała, czerpała surowiec naturalny, ponieważ tu w pobliżu znajdowały się pokłady gliny, którą można było do tego wykorzystywać. Przez te wiele lat fabryka zmieniała wielokrotnie właścicieli. Na pewno należy tutaj wymienić rodzinę Drudzkich-Lubeckich, którzy prowadzili ten zakład i spowodowali to, że porcelana ćmielowa znajdowała się na znamienitych stołach książąt, różnych notabli na terenie Polski i również za granicą. Jeśli chodzi o wzornictwo, zwłaszcza o fasony, bardzo chętnie czerpiemy z historii firmy. Odtwarzamy stare fasony z roku 1830-1890. Wracamy do tamtych form i kształtów. Przez te wiele lat ciągle jest produkowany fason rokoko, przedwojenny fason, bardzo znany. Produkowany jest do dnia dzisiejszego w wielu bardzo ciekawych zdobieniach. W ubiegłym roku odtworzyliśmy również fason z 1830 roku, który obecnie ma nazwę Bolero. Ponadto z fasonu Lwów, też fasonu przedwojennego, z kształtu salaterki jakby odtworzyliśmy cały nowy fason. Widzicie Państwo w tej chwili klasyczny nasz wzór rokoko, który właśnie malowany jest ręcznie, podkreślony jest każdy kontur złotem. Jest to złoto sprowadzane z mennicy, 10, 12 bądź 14 karatowe, które w stanie jest cieczą brunatną, a dopiero po wypaleniu daje swoje właściwości. Jest błyszczące, nieścieralne, przepiękne. Mieliśmy przyjemność wręczać tą zastawę królowej angielskiej. Nasz ojciec święty Jan Paweł II również taką zastawę otrzymał w prezencie. Robimy zamówienia, jeżeli chodzi o gabinety ministrów, premierów, prezydentów. Bardzo często też wykonujemy specjalne znaki. Jeżeli chodzi o takie najciekawsze, w ostatnim czasie przygotowaliśmy taką zastawę na fasonie płaskim dla kardynała Dziwisza. Jeśli chodzi o rynek polski, bo tu mi jest się najprościej wypowiadać, tak naprawdę najbardziej popularne to są zdobienia wykonywane ręcznie liniami lub szerokimi pasami złota lub platyny, ponieważ są bardzo klasyczne, bardzo eleganckie i nadają się na każdą okazję.